jest i most, o którym mówiłem. Most na rzece Ilia. Później będę musiał wejść do lasu. Tak po prostu na chama przez las. Co nie jest najlepszym pomysłem. Ale jest też druga opcja, nigdy tam nie byłem. Ale jest ponoć jakaś droga. Tylko zrobię 5 czy 10 km więcej. A widoki takie. Będzie słychać przyrodę. Widać też ślady zwierząt. Ktoś złośliwy za chwilę powie: no, widać, że nie byłeś nigdy w wojsku czy w harcerstwie. No to nie są ślady, tylko tropy. Ktoś inny doda: nie, nie, to nie są tropy, bo to na pewno dzik, a tropy dzika nazywają się inaczej. No ale jebać to. Minus jest taki, że tu już niedaleko jest białoruska granica. Szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się, gdybym trafił na pograniczników. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie.